W tym momencie WSD Twoja Szkoła kontra drużyna BS Skoda Auto Grudziądz. Na ten ciekawy, interesujący mecz zaprasza Państwa Adam Nowakowski. Już za chwilę wielkie, wielkie emocje na pierwszoligowym froncie. Pierwszy mecz pierwszej ligi sezonu. Siódmego sezonu Stalex Ligi, halowej ligi piłki nożnej, Stalex Liga w świecie. No i już na dzień dobry, derby Grudziądza. Będzie na pewno ciekawie, będzie się działo, będzie zabawa na pewno przez najbliższe kilka weekendów, kiedy to drużyny będą rozgrywały swoje mecze. 7 spotkań rozegra każda drużyna w pierwszej lidze. Mamy tutaj 8 drużyn, no i najlepsi oczywiście. Najlepsza 4 drużyny przechodzą automatycznie do ćwierćfinałów. Pozostałe 4 walczą w rundzie barażowej. Różowe koszulki WSD, Twoja i Szkoły Grudziądz. Białe koszulki Skody BS Auto Grudziądz. Czas na składy. Składy zespołów z Grudziądza. WSD Twoja Szkoła Grudziądz. 4 Tomasz Piskorski, 6 Tomasz Grudziński, 7 Sylwester Wiśniewski, 8 Sebastian Fiałkowski, 11 Sebastian Cyrankowski, 13 Patryk Stankiewicz, 21 Michał Majka, 77 Fabian Chodyna, w bramce Marek Miller, no i rezerwowy bramkarz numer 55 Michał Miller. No i drużyna Skody w bramce Łukasz Gołębiowski, 2 Janusz Marszałkiewicz, 5 Marcin Szczepaniak, 6 Migiusz Chojnowski, 8 Maciej Koczur, 9 Jarosław Górski, 10 Michał Chrobociński, 15 Tomasz Borowski. Marszałkiewicz. Bliski był przechwytu Chodyna. Szczepaniak. Marszałkiewicz. Dobrze naciskani zawodnicy Skody BS Auto Grudziądz, ale jeszcze bez faulu. To była doskonała okazja dla Jarka Górskiego. Szkoda, że tego Górski nie wykorzystał. Już rozpoczął Miller, było blisko przechwytu tej piłki. Rozpędza się Majka. Mamy kłopot z obrazem, już jednak wszystko jest ok. A na trybunach widzieli Państwo przez moment słonika klubową halową maskotkę. Piskorski, ależ wślizg. To Tomek Borowski. Faulował Piskorskiego, który przed meczem odebrał 100 zł nagrody za bramkę weekendu. Przypomnijmy, to jest oczywiście również nowość. Stówką są nagradzani gracze, którzy w głosowaniu SMS-owym taką bramkę weekendu zdobędą. A jak głosować, wystarczy wejść na stronę hali widowiskowo-sportowej w świeciu. Można głosować na Femiego Adenugę, Patryka Słupkowskiego, Szymona Flinika, Sebastiana Cyrankowskiego, a także Maćka Chełmniaka, więc jeżeli są tutaj fani Cyrana, no to mogą mu pomóc, wysyłając SMS-a za 61 groszy z VAT-em na numer 700-70068. Otreśli K5, B4, to wszystko oczywiście na stronie hali widowisko-sportowej w świecie. No i może wtedy Cyran wygra.
nagrodę Bramki Weekendu i weźmie udział w głosowaniu na bramkę sezonu. To na koniec, oczywiście przed galą finałową, chociaż ostatnio mieliśmy taką sytuację, że taką bramkę strzelił Mariusz Broda, który jest dzisiaj nieobecny, ale miał taką bramkę, taką nagrodę 100 zł odebrać. No i tak oczywiście nie było. Mariusz Broda jest dzisiaj nieobecny. No i dostaliśmy również cukierki od halowej maskotki, za co bardzo serdecznie dziękujemy, ale my mamy pierwszą bramkę dla drużyny z Grudziądza, dla Skody BS Auto Grudziądz. Jarosław Górski wyprowadza Skodę na prowadzenie. We wtorek oczywiście będą dostępne bramki, na które będzie można głosować. Kolejne przejęcie Skody. Pojawił się na placu gry Maciej Koczur, no ale to nie Koczur, a zawodnik z numerem 9, Jarosław Górski, strzelał w tej sytuacji. Pojawiła się teraz nowa formacja. W ekipie z WSD Majka Chodyna Cyjankowski, który teraz zostaje zastąpiony przez Piskorskiego i Stankiewicza. Już rozpoczęli zawodnicy. Teraz pojawił się również Chrobociński na placu gry.
Kolejna próba. Ale... Nic z tego nie wyszło. Ale trzeba przyznać, że dobrze próbują zawodnicy WSZ Twojej szkoły zagrozić bramce. Dał tu drużyna Skody. No i teraz Marek Miller. Marek Miller w bardzo dobrej dyspozycji. On wyciąga często swój zespół z opresji. Drużyna Skody, przepraszam, WSD dobrze gra do przodu. No i teraz po raz kolejny Marek Miller, piłka po jego rękach na rzut rożny. Teraz bez faulu padł Cyjankowski, o ile dobrze zauważyłem. O i piękna bramka! Piękna bramka dla Skody. Po raz drugi w dniu dzisiejszym Jarosław Górski strzelcem tego gola. Jarosław Górski. Za chwilę to oczywiście zobaczymy. Tutaj Górski złapał tą piłkę, ładnie zszedł do środka. No i mocnym strzałem pokonał Marka Millera. No i teraz niewiele brakowało, zaskoczyłoby to Gołębiowskiego. No i łapie piłkę pewnie Gołębiowski. No i szybciutko akcja. No i teraz słupek chroni Marka Millera. Jest faul drużyny Skody. Skoda ma 4 faule na swoim koncie. A więc no powoli trzeba będzie na te przewinienia uważać. Szczególnie, że to już jest 5 faul. Mam
mamy rzut wolny. Każdy następny faul będzie oczywiście karany. Karany przedłużonym rzutem karnym, no i... oczywiście okazja do podreperowania tego wyniku. Próbuje teraz drużyna Skody, Cyrankowski. Jest Chodyna. Teraz ależ pięknie przebił się z numerem szóstym Tomasz Grudziński. No i Grudziński był bliski pokonania bramkarza. Takiego strzał bardzo niecelny. Jest Roboczyński na placu gry. Teraz Roboczyński dobrze puścił tą piłkę. Remigiusz Chojnowski. Mamy rzut rożny. Ale w ładny sposób zrobił to zawodnik drużyny Skody BS Autogrudziądz. Stankiewicz. Stankiewicz sam, no i na raty tak wybija trochę tą piłkę Gołębioski. Jeszcze okazja, Stankiewicz, będzie rzut rożny. 4,5 minuty do końca. Bez faulu, no muszą uważać teraz. Zawodnicy z... Grudziądza, zawodnicy z Grudziądza w białych koszulkach, bo w natarciu WSD, no i tutaj nie można faulować, a teraz tak wstawił trochę nogę jak środkowy defensor Michał Chrobociński. Chrobociński jest tym środkowym obrońcą. Grał oczywiście w starcie w Arlubie, teraz Koczur opuszcza plac gry z tą piłką. To są zawodnicy, którzy tak oczywiście się znają. Znają się z Grudziądza, z Olimpii Grudziądz. Koczur, wieloletni kapitan ekipy z Grudziądza. Chodyna i Piskorski to trenerzy rocznika 2004 w chwili obecnej. Teraz jest okazja, Cyrankowski. No już szybko Gołębioski do Chrobocińskiego. Chrobociński z dystansu. 3 minuty, no i tutaj już akcja za akcję powoli nam się tworzy. Powoli tworzy nam się tutaj naprawdę fajne widowisko. Kolejny strzał z dystansu próbował Majka. No i pojawił się, o ile dobrze widzę, tak jest Wiśniewski. On teraz zablokował ten strzał Szczepaniaka. Marszałkiewicz. Przejęcie piłki przez Majkę. Wiśniewski, jego strzał zablokowany.
Wybita futbolówka bez pierwszy aut przez Szczepaniaka. 2 minuty do końca. Jeszcze 1,5 minuty do zakończenia pierwszej połowy. No i kolejny przechwyt piłki. Wiśniewski, Majka, Wiśniewski, jeszcze Chodyna. No i dobrze Łukasz Gołębiowski. Gołębiowski naprawdę w dniu dzisiejszym w bramce spisuje się bardzo dobrze, no ale teraz pokonany przez Majkę. Dobre rozegranie tego stałego fragmentu gry. Piłka do Majki. No i Michał Majka na 2-1. Brawa dla Michała Majki. Jeszcze raz. Proszę, dobrze tutaj uwalniał się skrycia Michał Majka. No i udało mu się oddać strzał lewą nogą. Jest faul, jest przedłużony rzut karny. Faulował z numerem 15 Tomasz Borowski, a Michała Majkę, a więc mamy przedłużony rzut karny. No i czy z 2-0 zrobi się 2-2? Majka gol, 2-2. A więc w przeciągu chwili Michał Majka zdobywa 2 gole. Jedną bramkę z akcji, jedną z przedłużonego rzutu karnego. Piskorski, nie przepraszam, to Grudziński. Teraz Piskorski nie był tam jednak faulowany. Jest to okazja, broni Marek Miller. 30 sekund do końca. Stankiewicz. Kolejna próba wyjścia szybko z tą akcją. Grudziński broni Łukasz Gołębiowski. No i koniec pierwszej połowy do przerwy. 2-2.
Rozpoczęło się drugie 20 minut spotkania WSD twojej szkoły z Beskoną Autogrudziądz. 2-2. No i ciekawe, 18 minut do końca tego spotkania. No a przypomnijmy, że po tym spotkaniu Rafmik Stalwit kontra Coco Studio. No i mamy faul. Wycofany ten mur do tyłu. No ale z tego rzutu wolnego nie za wiele wyszło. Czwarta minuta. Było 2-0 dla drużyny Skody. No jest już 2-2 po dwóch golach Michała Majki. No i te ostatnie 16 minut będzie naprawdę niezwykle ciekawie. Marszałkiewicz. Próbują zawodnicy z drużyny Skody, tak jak w pierwszej połowie tego spotkania, objąć tutaj ponownie prowadzenie. Górski, tak samo jak Majka z drugiej strony strzelił dwie bramki. No i kolejna okazja. Dobra piłka, to była dobra futbolówka do Chojnowskiego. Troszkę, no gdyby może słabiej. Została ona zagrana przez Borowskiego. Miałby do niej szansę dojść zawodnik Skody BS Autogrudziądz. Teraz szybkie akcje, no i mamy bramkę.
Mamy bramkę dla Skody BS, autogryziąc. Skoda wychodzi na prowadzenie. Proszę zobaczyć, co zrobił tutaj Łukasz Gołębiowski. Najpierw wyszedł daleko do przodu. Później Marek Miller wychodził, no i pięknie piętką strzelił tą piłkę Tomasz Borowski. Trzy do dwóch dla Skody. To pokazuje tylko, że ta pierwsza liga będzie niezwykle ciekawa. No, proszę oczywiście usiąść głęboko w fotele, bo jeszcze dwa takie mecze. No to już skoncentrowany musi być Marek Miller. Szukał tam Chrobociński. No i zobaczymy, czy Michał Chrobociński tutaj w swoim debiucie staleksigowym w tym sezonie taką bramkę strzeli. Będzie to na pewno jeszcze ciekawie do samego końca. Przypomnijmy oczywiście o jeszcze pozostałych sprawach. Dwanaście minut. Trzy do dwóch. No i cóż tutaj się dzieje? Ten faul naprawdę niezwykle ostry. Za chwilę to Państwu pokażemy w powtórce. No trafił tam w piłkę. No ale ten ślizg Majki był naprawdę niebezpieczny. Ależ teraz mocno dostał w brzuch jeden z zawodników WSD. Próbuję teraz takiej dwójkowej akcji skoczyłem. Faulował Cyrankowski. Piąty faul na koncie WSD, a więc przez 11 minut. No ale ten strzał bardzo niecelny. Próbował Koczur. Jeszcze próbuję. Drużyna bez Skody autogryziąc strzelić tutaj tą czwartą bramkę. To uspokoiłoby trochę na pewno mecz w szeregach. Ta jedna bramka to żadnego zapasu oczywiście nie daje.
od autu rozpocznie WSD. Chodyna. Chodyna, sam lewa noga, no ale ten strzał bardzo niecelny. Wybija Marek Miller. Nie ma faulu. No i Majka. Uspokajany teraz przez sędziego Rasmusa. Chodyna. Piskorski. No i teraz kolejny strzał z dystansu. Kolejny strzał niecelny. Jest Stankiewicz. Jest Fiałkowski. Jest Piskorski. Teraz właśnie piłka do Piskorskiego. No i nie zrozumiał się tutaj trochę Piskorski z Chodyną. Broda. Koczur. Szczepaniak. Długa piłka do przodu, ależ to była doskonała okazja do zdobycia bramki. No i teraz wejście ostre w Marka Millera w wykonaniu z Jarka Górskiego oczywiście. Stankiewicz próbował to technicznie trochę schody na rozegrać. Mamy aut dla WSD. Grudziński. Chodyna. Stankiewicz. Stankiewicz. No i tak niepewnie Łukasz Gołębiowski złapał tą futbolówkę.
No i teraz po raz kolejny w opałek Głębielski. No i mamy przedłużony rzut karny. Faulowała drużyna WSD. Faulowany, o ile dobrze zauważyłem. Michał Chrobociński. Kto będzie wykonawcą? Tomek Borowski. On będzie wykonawcą tego przedłużonego rzutu karnego. Borowski czy Miller? Marek Miller. Mamy rzut rożny. Borowski. Jest Chrobociński, ale Chrobociński bardzo niecelnie. Rozpoczyna już od autu WSD. Twoja szkoła. 4 minuty. Chwilę przerwy w grze. Szuka tej piłki tam za kotarą. Oczywiście, kiedy ta piłka znajduje się za kotarą, ten czas jest zatrzymywany. Majka, oj, teraz wpadł w te siedzenia. No, na szczęście nic się tam nie stało. Nie, przepraszam, do Koczur, do Chojnowskiego. No i faulował teraz Michał Chrobociński. Teraz Łukasz Gołębiowski. No i kolejny przedłużony rzut karny. Faulowany Chrobociński. Kolejny przedłużony rzut karny. Maciej Koczur. Koczur kontra Miller. Koczur. 4-2. No i to jest popularne już w barwach czwartoligowego startu w Arlubie. Maciej Koczur, a także w barwach Olimpii, kiedy to Koczur strzelał bramkę w meczu Pucharu Polski z Odrą Wodzisław. Śląski Koczur właśnie w taki sposób się cieszył. Zobaczmy to jeszcze raz. Za tą cieszynkę Maciej Koczur. No będzie na pewno bohaterem strony z Ekstraligi.
Chojnowski. Borowski naciskany. Mamy rzut rożny. Nie. Jednak decyzja sędziego, że od bramki rozpoczyna Marek Miller. No i teraz było groźnie. No i jeszcze jedna próba, po raz kolejny od bramki rozpocznie Marek Miller. Jeszcze minuta 10 sekund do końca. Skoda bardzo blisko zwycięstwa. W tym spotkaniu, jeżeli Skoda ten mecz wygra, będzie już miała duży krok do przodu na tą pierwszą ligę. Przepraszam, na tą fazę ćwierćfinałową. No ale wiele meczów jeszcze oczywiście pozostanie. Kolejny strzał obok bramki Millera. Na czas teraz leci Borowski. Mamy jeszcze jeden rzut rożny. Chrobociński. Piłka dla drużyny WSD twojej szkoły. Fiałkowski. Majka. Jest faul. Faulował Chrobociński. I to jest żółta kartka dla zawodnika z Grudziądza. Piąty faul Skody. 30 sekund w osłabieniu. A więc no, jeżeli tutaj nie padnie bramka, to do końca tego meczu. No ale Gołębiecki po raz kolejny broni. No i robi to trochę niepewnie. Pojawi się zaraz Chodyna na placu gry. Koczur broni Marek Miller. Borowski, no i po raz kolejny Miller. Jeszcze 5 sekund. A teraz Majka niecelnie. No i to jest koniec tego spotkania. Bez Skoda Auto Grudziądz wygrywa 4-2 z drużyną WSD twojej szkoły.